Drugą finałową parą 10. edycji Tańca z Gwiazdami w Telewizji Polsat zostają Barbara Kurdej Trudne to było zadanie, ponieważ jedna i druga dziewczyna zasługiwała na to, żeby znaleźć się w rundzie finałowej. Rozdzielił je mężczyzna, co też w sumie nas cieszy, no bo ja się bardzo cieszę, że mężczyźni dochodzą daleko, bo to dobrze, niech panowie tańczą. Natomiast przyznaję, że gdybym ja miała wysłać SMS-a, nie wiedziałabym chyba na kogo. Jedna i druga dziewczyna świetna po prostu, więc wyjątkowo ten półfinał był taki bardzo, cały czas czekaliśmy, Która para? No, na kogoś musiało paść. Niestety na Sandrę, szkoda. No bardzo je współczułam, bo my lubimy się przyzwyczaić do partnera, do jego sposobu prowadzenia, do jego cielesności również, bo to jest bardzo ważne w tańcu. Natomiast ona musiała tak rozdygotana zmieniać, więc wielki podziw dla niej, że dała radę, bo moim zdaniem odnalazła się. Plusem jest to, że można się nauczyć nowych rzeczy z nowym partnerem. Coś innego ten robi partner, coś innego to, więc myślę, że taki mały plus tym wszystkim też jest.